Dzień dobry. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pan generał Stanisław Koziej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. I chcielibyśmy porozmawiać o wojnie. I dlaczego o wojnie? No dlatego, że wojna jest ciągle gdzieś na świecie się toczy, wojna gorąca. W Polsce mieliśmy szczęście, bo prawie dwa pokolenia wyrosły bez wojen. Ja i prawdopodobnie pan generał wychowaliśmy się w cieniu zimnej wojny. Aczkolwiek ja urodzony jeszcze jestem w czasach II wojny światowej, 43 rocznik, także rocznik wojenny, chociaż oczywiście nie pamiętam. No tak. No ja też, ja się urodziłem w 51 roku, także wojna była obecna cały czas. Tak? W cieniu rodzice o niej rozmawiali, oboje ją przeżyli. Także wojna była obecna i pamiętam takie momenty w czasach zimnej wojny, na przykład kryzys kubański, to pamiętam jako mały chłopiec, no i przede wszystkim strach, tak? Co z tego będzie, no bo ten strach był w domu. Ale te dwa ostatnie, czy nawet trzy pokolenia, bo teraz pokolenia to szybciej. Szybciej, jakoś tak? Krótsze są troszeczkę. No to tak. Wyrosły bez wojen i szczęśliwie Polska się rozwijała, no i wszystko wskazuje na to, że teraz ten temat wojny znowu nam, czy wojna się do nas zbliżyła w jakimś sensie. No i chcielibyśmy o tym porozmawiać, z czym mamy do czynienia, co to w ogóle jest wojna. No w takim klasycznym ujęciu wojna jest pewnym instrumentem polityki. Cele poprzez wojnę państwo osiąga pewne cele polityczne, a tym celem jest narzucenie swojej woli drugiemu państwu. Oczywiście lepiej jest narzucać wolę bez konieczności użycia tego ostatecznego środka, bo wojna jest ostatecznym środkiem politycznym, który nie tylko niszczy przeciwną stronę, ale także wiąże się z ogromnymi stratami tego, który się decyduje na taką wojnę. Prawda? Nie ma wojen bezkosztowych. W związku z tym wojna jest z reguły ostatecznością i najczęściej państwa starają się osiągać te swoje cele narzucania woli drugiej strony bez konieczności wojny. Już taki najdawniejszy znany nam teoretyk, filozof wojen, chiński starożytny Sun Tzu mówił, że taką idealną sztuką wojenną to jest pokonać przeciwnika bez żadnej bitwy, by mu narzucić swoją wolę bez bitwy. I tak to często nieraz w historii bywało, aczkolwiek dzisiaj można powiedzieć, że dzisiaj ta teza jest jeszcze bardziej aktualna. Dlaczego? Od momentu, kiedy pojawiła się broń atomowa, uciekanie się do wojny jest bardzo niebezpieczne dla obydwu stron. Z reguły, jeżeli te mocarstwa atomowe mają w miarę wyrównane potencjały, to wojna między nimi oznaczałaby zagładę jednego i drugiego. Stąd też w tych najnowszych czasach, w naszej najnowszej historii, najnowszych dziejach, o czym wspomniał, te pokolenia, prawda, tak, ostatnie, żyły w cieniu groźby wojny, ale jednak te mocarstwa atomowe się na nią nie decydowały. Mieliśmy do czynienia z czymś, taką nową kategorią, która się ukształtowała w drugiej połowie XX wieku, a mianowicie z pojęciem zimnej wojny. To znaczy, że trwa konfrontacja, obydwie strony są przeciwnikami, chciałyby drugą stronę pokonać, ale nie uciekają się do użycia tych gorących instrumentów, czyli nie atakują przy użyciu broni, tylko poprzez szantażowanie, straszenie. W takim razie chciałem pana zapytać, no bo żyliśmy w tych czasach, kiedy toczyło się bardzo dużo wojen gdzieś na innych kontynentach, tak? I w wielu przypadkach mówiono, że to są wojny zastępcze, tak? Tak, no to jest właśnie te wojny zastępcze w fachowym żargonie strategicznym proxy war nazywane one są.
To były typowe dla tego czasu zimnej wojny, bo te wielkie dwa bieguny, które ze sobą rywalizowały, z jednej strony Związek Radziecki, z drugiej strony Stany Zjednoczone, Układ Warszawski, NATO, to był ten świat dwublokowy i one, ponieważ ze sobą bezpośrednio nie mogły toczyć wojny, bo by się zniszczyły bronią atomową, to starały się toczyć wojny przy pomocy pośredników, to znaczy oni wspierali jedną stronę gdzieś tam w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, a druga strona drugą. I to są te wojny zastępcze, które toczą się na obrzeżach tego euroatlantyckiego świata, albo euroazjatyckiego, można nawet powiedzieć, czy półkuli północnej generalnie, gdzie ten postęp cywilizacyjny, a tym samym niestety i środki niszczenia są bardziej zaawansowane niż gdzie indziej. Tutaj raczej tych wojen się unika, natomiast na obrzeżach, na styku, na innych kontynentach te wojny były i wciąż nadal trwają. No, widzimy świat jednak. Jest świadkiem toczonych tych zwykłych, najzwyklejszych, takich w starym stylu również wojen bezpośrednich i to często bardzo dramatycznych, wyniszczających, gdzie ludzie wzajemnie, sąsiedzi prawie się zabijają. Ja byłem takim przedstawicielem OBWE na przykład w Gruzji, gdzie trwała ta wojna domowa między Osetią a Gruzinami. Jeździłem po tych wioskach. I co mnie najbardziej tknęło, to prawie w każdej wiosce, połowa wioski, połowa domów spalona, Gruzinów, Osetyńska nie spalona. W drugiej wiosce, gdzie więcej Gruzinów, na odwrót. I to terytorium zniszczone w 50%, ludzie między sobą właśnie tak w dosyć prymitywny sposób ze sobą walczyli i bili się. Także te wojny dawne, w stylu dawnym wciąż jeszcze trwają. Ale jeśli mówimy o naszym obszarze, tutaj właśnie tym euroatlantyckim, centrum Europy, no to właśnie tutaj już bardziej dominuje szantażowanie wojną, niż myślenie o praktycznej wojnie między tymi dwoma stronami, NATO i Rosją dzisiaj na przykład. Obecnie. No ale mieliśmy też, pan generał wspomniał o Gruzji, no mieliśmy tę straszną wojnę na Bałkanach, która była przecież no, zupełnie nieoczekiwana, tak? Bo tak, no nagle to wybuchła w kraju, no, który był długo i dość długo istniał i ludziom się tam nawet lepiej niż w innych częściach Europy, w wielu innych częściach Europy żyło, tak? I nagle doszło do wojny, która była no wręcz niebywałym zjawiskiem. Tak, ludzie rzucili się na siebie w ogóle bez przyczyny. Podobna sprawa trochę jak tam właśnie na Kaukazie, bo to Gruzja, ale tam i inne miejsce na Kaukazie, tak samo tutaj Bałkany. Tak, no wzbudzone zostały pewne namiętności ludzkie, można powiedzieć, które w każdym człowieku pewne drzemią, w społecznościach, grupach ludzkich drzemią, je łatwo je wzbudzić. W tym przypadku na tle etnicznym, bądź też religijnym. Religia jest bardzo mocnym takim instrumentem emocji każdego człowieka, gdzie nie ma kompromisów, prawda? W Europie się toczyły wojny. Otóż to. I Bałkany to są takim klasycznym przykładem. Tak. Dopóki te różnice etniczne i religijne były jakoś trzymane pod parasolem, jeśli chodzi o Jugosławię, Tito, który był pewnym i autorytetem i jednocześnie miał pewne mechanizmy, instrumenty, zorganizowane państwa, które trzymały te różne narody, ten kocioł bałkański w jednym miejscu, pod jednym zasadami działania, no to było w porządku. Jak tylko to znikło, to natychmiast albo samodzielnie, albo też w sposób prowokowany przez różne siły z zewnątrz, łatwo wzbudzić takie właśnie namiętności. Często przez głupotę. Też przez przypadek. Przez przypadek. Wojny nieraz wybuchają oczywiście z przypadku, a na wojnie przypadek rządzi szczęście, pech i tak dalej. Jest tak samo ważny, jak myśl strategiczna najmądrzejsza. To Napoleon tak mówił. Tak. No niestety, tak historia wojen to potwierdza. Ale przerwałem panu, a wróćmy do dzisiejszych czasów i wróćmy do Europy. Tak, i wróćmy jeszcze do tych dzisiejszych różnych sposobów prowadzenia wojny. Tak, bo mamy takie pojęcie jak wojna hybrydowa, wojna elektroniczna. Czy to jest tak, że te wojny, że w zasadzie jesteśmy ciągle w stanie wojny? Dlaczego o to pytam? No dlatego, że
jest dzisiaj taki środek jak internet, tak, i Facebook, gdzie się zamieszcza różne informacje. No i mamy takie analizy, które mówią, prawda, że tam któraś strona ma w Polsce na przykład tam, nie wiem, 40 tysięcy tak zwanych troli, tak, które tylko są po to, żeby zamieszczać takie informacje, żeby je mieszczać. Czy to tak jest? Czy to się taka właśnie wojna toczy? I może spróbujmy wyjaśnić te pojęcia. Czy wojna hybrydowa to jest to samo, o czym mówiliśmy, co proxy war, czy to jest coś innego? Nie, to trochę coś innego. Ten termin oczywiście wojny hybrydowej, on się pojawił w ostatnim czasie, aczkolwiek tego typu zjawisko, takich właśnie wojen przy użyciu różnych środków, nie tylko, bo jeżeli mówimy o wojnie, to od razu w pierwszej kolejności mamy na myśli broń, armaty, czołgi, zabijanie i tak dalej. Ale temu zawsze i w historii dawnej, a dzisiaj w szczególności, towarzyszyły inne formy stosowania przemocy, prawda? Zastraszanie, psychologiczne oddziaływanie, mylenie, dezinformacja, jakieś działania dywersyjne na tyłach, skryte, tajne i tak dalej, i tak dalej. To zawsze wojnom tym zbrojnym towarzyszyło. Dzisiaj sytuacja jest tego typu, że te zbrojne bezpośrednie działania, o czym przed chwilą mówiliśmy, z uwagi na broń atomową, ale nie tylko, ta konwencjonalna broń staje się coraz bardziej skuteczna, precyzyjna, która może trafić i spowodować ogromne szkody tam, gdzie się chce. Ona powoduje, że przeciwne strony szukają czy składą nacisk na te inne niewojskowe formy przemocy. I stąd pojawił się ten termin wojny hybrydowej, która oznacza nie mniej, nie więcej tylko mieszankę różnych sposobów, technik prowadzenia konfrontacji strona ze stroną. Ona obejmuje zarówno działania zbrojne, ale w tych wojnach hybrydowych właśnie ogromne znaczenie mają to, o czym Pan wspomniał, co nazywa się wojnami informacyjnymi, prawda, mylenie, oszukiwanie, te fake newsy, te trolle i tak dalej, czyli oddziaływanie na drugą stronę w sferze informacji, oddziaływanie zwłaszcza na opinię publiczną, na ludność drugiej strony, w której wytwarza się odpowiednią atmosferę korzystną dla tamtego przeciwnika. No dzisiaj jesteśmy świadkami na przykład wielkiej kampanii przeciwko Polsce rozpoczętej przez Putina, tak, w sprawie historii. Wyrywając jakieś tam kawałki różnych elementów historycznych, stara się strona rosyjska Polskę niejako obezwładnić na tym polu informacyjnym w opinii innego świata, naszych sojuszników, prawda, zachodnich czy amerykańskich, wykazać, że Polska jest jakaś nieodpowiedzialna i tak dalej, żeby była tym słabszym ogniwem. Jaki jest, jak już o tym mówimy, jaki jest cel Rosji czy prezydenta Putina, jeśli to wszczął? Bo tak z punktu widzenia normalnego człowieka, no to wydaje się to absurdalne, tak? Wiemy wszystko o II wojnie światowej, wiemy, jak wybuchła, prawda? Polska jest ewidentnie ofiarą, chociaż ten incydent, zajęcie Zaolzia były przeciwko nam jest wykorzystywane, tak? Oczywiście. No ale na pewno nie było tak, że myśmy wymyślili Holokaust, tak? Jaki jest cel? Ja myślę, że większość analityków jest tego zdania i ja się z nimi zgadzam, że ten cel jest wyłącznie na potrzeby polityki wewnętrznej. Dla Putina, który ma pewne kłopoty ze sprawowaniem władzy, to on spada, widzi, bo tak. Tak, on widzi to, a ma wielką okazję, aby znowu stać się w oczach Rosjan wielkim. Bo co? Bo zbliża się okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej. W Moskwie 9 maja w tym roku będzie wielkie przedsięwzięcie, na którym Putin chce zrobić swoje wielkie wejście, prawda? I w związku z tym chce pokazać, jaki to Związek Radziecki był wielki, że on był święty i tak dalej, że tu inni są winni i tak dalej. A Polska jest dla niego takim dobrym przykładem, bo niestety Polska dzisiaj jesteśmy trochę osłabieni, bym powiedział, w naszym środowisku międzynarodowym. Trochę się skłóciliśmy w Unii z sojusznikami europejskimi. Jesteśmy takim słabszym ogniwem tego Zachodu. A wojenne zasady, bo mówimy o wojnie, strategia. To jest słabszy punkt uderzenia. Tak jest. Jeżeli masz przeciwko sobie system złożony, to uderzaj w jego najsłabszy punkt, bo jeżeli on padnie,
to i cały system będzie osłabiony. No tak, wyjmiesz kawałek albo no wyjmiesz kawałek. Ponieważ my jesteśmy trochę osłabionym elementem tego systemu zachodniego, no to jemu jest wygodnie nas zaatakować. Stąd też ta rozwinięta taka kampania wojny informacyjnej przeciwko Polsce. To jest dobry przykład właśnie elementów pewnej wojny hybrydowej. Do tego dołącza się na przykład dzisiaj bardzo ważnym elementem tych zmagań są zmagania w cyberprzestrzeni, prawda? Czyli możliwość włamywania się do systemów sterowania różnymi ważnymi dziedzinami życia państwowego, no, energetyka, łączność i tego typu różne rzeczy, które łatwo zdezorganizować, włamując się do systemów sterowania poprzez właśnie te cyberdziałania. To jest zupełnie nowy element, który był nieznany na przykład w tamtej pierwszej zimnej wojnie XX wieku, która tylko tym bronią atomową w istocie była zdominowana. Dzisiaj ta nowa zimna wojna, która trwa między Rosją i Zachodem, być może ona zaczyna także się między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to bardzo ważna sprawa, nas bezpośrednio nie dotykająca, ale pośrednio dla nas również bardzo ważna, że te nowe zmagania są głównie zdominowane, czy będą dominowane właśnie przez te zmagania w cyberprzestrzeni. Tu jest bardzo ciekawy na przykład element, jeśli chodzi o tę cyberprzestrzeń, o te wysoce zinformatyzowane dzisiaj systemy broni na przykład, bo dzisiaj mamy broń nasyconą elektroniką i wielkie złożone systemy informatyczne, bez których ta nowoczesna broń byłaby nieskuteczna. Sterowanie zdalne, drony cele, kosmiczne, tak. Wszystko precyzyjne i tak dalej. Je można bardzo łatwo zakłócić z jednej strony, a z drugiej one są bardzo skuteczne, zwiększają skuteczność broni. Mhm. I na przykład, jeżeli nie panuje się w tej cyberprzestrzeni, jeżeli ktoś jest słaby w tej cyberprzestrzeni, na przykład no przykład taki bardzo klasyczny. My kupujemy dużo broni z zagranicy, nie własnej produkcji, tak. Bo nie mamy, kupujemy. I kupujemy te wielce złożone systemy. Tak. I nie ma pewności, że my tą bronią w razie potrzeby będziemy mogli suwerennie dysponować tak, jak będziemy chcieli, bo producent może tę broń zatrzymać. Czyli oślepić nas jak gdyby. Tak, ją wyłączyć z użycia, albo na przykład wprowadzić pewne ograniczenia, że może rakieta może lecieć tylko do Bugu, a za Bug nie, prawda? I my o tym nie wiemy, a w każdej chwili mogą nam taką opcję wyłączyć. Znaczy może to zrobić producent, a może to zrobić też tak i przeciwnik. Przede wszystkim producent i to, jest ryzyko duże, bo powinniśmy zabiegać, kupując taką broń, nawiasem, jeśli już o tym mówimy, powinniśmy zabiegać o to, aby producent udostępnił nam możliwość do sterowania pełną, właśnie informatycznego. No a przeciwnik oczywiście, stosując różne włamania do tych systemów, może również tę broń nam wytrącić z ręki. Mało tego, może doprowadzić do użycia jej przeciwko nam. Więc zmagania w tej cyberprzestrzeni stają się dzisiaj, nie mówiąc już o tym, że tu chodzi sztuczna inteligencja w tych wszystkich systemach, no stają się dzisiaj głównym, można powiedzieć, wyrazem tych wojen nowego typu. Czyli można powiedzieć, że ciężar wojny przenosi się z załogi czołgu, tak? Czy tak? W ogóle gdzieś w pracownię informatyków. Laboratoria, tak? Różne. Laboratoria, i tak jest, tak jest. Tam się przenosi. Do systemów zautomatyzowanych, na przykład drony. Coraz bardziej mówi się, my znamy drony w zasadzie takie, no, jak te dzieci puszczają sobie, latają i sterowane ręcznie. Ale przychodzi jakby era dronów zupełnie autonomicznych, ze sztuczną inteligencją, takich całych stad, bym powiedział, małych dronów, które lecą i samodzielnie, wcześniej dostają tylko zadanie i samodzielnie wykonują te zadania bez potrzeby łączności z człowiekiem. W czasie wykonywania tego, nawiasem mówiąc, to jest ogromny problem, że się nie mogą wyrwać w ogóle spod kontroli człowieka takie zautomatyzowane systemy. Tak, bo zaczęliśmy poruszać niezwykle ciekawą kwestię nowoczesnych broni i ja bym chciał jeszcze do niej wrócić za chwilkę, ale skoro mówimy już o wojnie, no to jest kilka ważnych aspektów,
które chciałbym zapytać pana, tak? Jak jest zagrożona taka normalna miejscowość w Polsce, tak? Czy jest zagrożona wojną, w jaki sposób w związku z tym, co się dzieje? Po drugie, chciałbym wrócić i zapytać pana o doświadczenia, jakie płyną z dwóch wojen, wydarzeń, które wydarzyły się za naszą wschodnią granicą. To znaczy na przykład zajęcie Krymu, no bo Rosjanie zajęli Krym i nikt nie mówi, że to była wojna, tak? A przecież to było właśnie to, cośmy mówili na początku, tak? Bez jednego strzału zajęto najważny kawałek terytorium. I włączono do swojego. Włączono do swojego, tak? Osiągając jakiś tam cel polityczny. No i druga rzecz jednak, właściwie bez gorącej wojny, bo to się chyba odbyło nawet bez jednego strzału. No i drugi obszar Ukrainy, Donbas, tak, gdzie jednak walki się toczyły, toczą, tak, i czy mamy, to zacznijmy od Krymu. Jakie doświadczenia płyną, jeśli chodzi o sposób prowadzenia wojny, jeśli chodzi o Krym? No ja wiem, że jest wiele innych przypadków. Amerykanie w Iraku, pustynna burza, tak, były bardziej klasyczne. Bardziej klasyczne, tak? No ale wydaje mi się, że to, co się działo w Ukrainie, wiele nam pokazało nowych elementów wojny. Czy mam rację, czy? No tak, no właśnie od tego, prawdę powiedziawszy, od Krymu, wojny ukraińskiej, rozpoczęła się era tych wojen hybrydowych, w sensie dyskusji, że to jest jakaś nowa jakość, coś nowego, ale także w sensie praktycznym, zagrażania innym właśnie tego typu działaniami. Krym, musimy też trochę pamiętać, że jednak jest tam pewna specyfika tych terytoriów, Krym, czy nawet wschodnia Ukraina, specyfika polegająca na tym, że tam zamieszkuje w dużej części ludność pochodzenia rosyjskiego, rosyjskojęzyczna, czy rosyjska wręcz w ogóle. I w związku z tym Rosji było stosunkowo łatwo wywołać tam wrażenie, albo nawet sprowokować bunt przeciwko władzy ukraińskiej i tak dalej. No, między innymi w ten sposób Krym został zajęty poprzez spowodowanie tam pewnego przewrotu politycznego, tak to sobie powiedzmy, prawda, przy wsparciu wojsk specjalnych rosyjskich, które, co było pewnym nowum na tak dużą skalę, które działały bez własnych oznaczeń, bez dystynkcji, w mundurach bez żadnych dystynkcji, ale z bronią, i nikt się do nich nie przyznawał. Rosja mówiła, nie, to nie nasi. Pamiętamy, zielone Putin, ludziki tak zwane. Zielone ludziki, Putina później kiedyś zapytano, a no jak to, skąd oni mieli te mundury? No, każdy sklepie można kupić. Na rogiem można kupić takie mundury, więc o co chodzi. I to była ta metoda użycia sił zbrojnych, ale nie w sposób zbrojny, tak to powiedzmy, prawda? Ci żołnierze rosyjscy specjalci, czyli wojsk specjalnych, jak pamiętają może niektórzy starsi bądź młodsi, którzy nas tu oglądają, pewno też tego nie pamiętają. Jakie były te akcje, że ci żołnierze bez dystynkcji, ale z karabinami, no wypychali po prostu łokciami żołnierzy ukraińskich z instytucji, z parlamentu, z urzędu, z tego. Bez wielkiego strzału. Nawiasem mówiąc, armia ukraińska była również osłabiona i zdezorganizowana. W dużej części, powiedzmy, też w tej armii służyli obywatele rosyjscy albo rosyjskiego pochodzenia, którzy sympatyzowali z tą ideą powrotu Krymu do Rosji. No a ponadto obezwładniona była również wówczas władza centralna ukraińska, przewrót, Majdan i tak dalej. Nie przychodziły rozkazy, co ci żołnierze mają robić na miejscu. Więc Rosja doskonale wykorzystała te specyficzne warunki Krymu do przeprowadzenia takiej operacji wojskowej bez działań zbrojnych. No i doprowadziło do pewnego przewrotu politycznego pod przykrywką taką, że to jest taka wola tego narodu, chcą się do nas dołączyć, przyłączamy, bierzemy ich do siebie i tak dalej. Świat był w szoku, zaskoczony, bo z jednej strony jest to złamanie prawa międzynarodowego, z którego takie mocarstwo jak Rosja sobie nic nie robi, no bo prawo międzynarodowe mówi o nienaruszalności terytorium. No, jeszcze był ten
była ta deklaracja. Deklaracja mocarstw, że Ukrainie tak, będą gwarantować. Tak, no to jest też przykład, nawiasem mówiąc, bardzo taki niedobry dla innych mocarstw czy państw, które na przykład chcą mieć broń atomową albo mają. Bo przypomnijmy, że Ukraina miała broń atomową po rozpadzie Związku Radzieckiego, prawda? I wyrzekła się tej broni, oddała ją Rosji dobrowolnie, bo otrzymała gwarancję od Stanów Zjednoczonych, od Francji, Wielkiej Brytanii, od Rosji, od mocarstw atomowych, że będą jej zapewniali gwarancję nietykalności terytorialnej. I co? I nic z tego nie było, została Ukraina pozostawiona sama sobie i w zasadzie nie miała szans. No do dzisiaj Krym jednak jest pewną kością niezgody i problemem dla Rosji w stosunkach z Zachodem, bo nikt tej aneksji Krymu w sensie prawnym nie uznaje. Cały czas w świetle prawa i w rozmowach się mówi, no Krym jest jednak ukraiński, jest problem, są sankcje na Rosję i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co prezydent Putin zyskał aplauz wśród Rosjan i u siebie przez to, że dołączył Krym do Rosji, no to do tej pory mu jeszcze procentuje, prawda? Do tej pory uzyskał wielki cel polityczny, jakim było umocnienie jego władzy, bo to było w dużym stopniu jednym z ważnych celów. No drugim oczywiście był cel zewnętrzny, bo Krym jednak jest bardzo ważnym punktem. Daje dostęp do morza, flota i tak dalej. I do morza, w konsekwencji do Morza Śródziemnego. 50% prawie potencjału morskiego Rosji tu na południu, bo tam na północy mają pozamarzane porty i w zasadzie siła morska to jest Morze Czarne i Bałtyk, niewygodne dla Rosji. Gdyby utraciła Krym i możliwość operowania silnego na Morzu Czarnym, to byłaby ogromna strata strategiczna, dlatego to było ważne dla Rosji także i strategicznie, nie tylko populistycznie, na potrzeby władzy wewnętrznej. Tu dotykamy niezwykle ciekawej kwestii, mianowicie, że takiej, że narody popierają szaleństwa swoich przywódców, tak? Niemcy też byli entuzjastyczni, jakkolwiek część na pewno nie chciała wojny w 1939 roku, no to jednak po pewnym czasie zaczęli być entuzjastyczni, tak? Uwierzyli w gwiazdę Hitlera, że tak samo i tutaj. To jest taki przyczynek do tego, że świadomi obywatele jednak powinni być coraz, świadomi obywatele mogą zapobiegać szaleństwu swoich przywódców do pewnego stopnia. Tak, i to jest, widzi pan, mnie się wydaje, że to jest tutaj ważny, to jest ważny pewien taki element, który pan poruszył moim zdaniem. To, że narody takie są, no to jest jak gdyby czymś, bym powiedział, takim przyrodzonym, że są pewne emocje narodowe, że łatwo je wzbudzić, że wspólnota, jeżeli się odpowiednio o tym mówi. Dlatego jest tak ogromna odpowiedzialność, moim zdaniem, tak zwanych elit na każdego narodu, aby właśnie do tego nie doprowadzać. No niestety, mamy co jakiś czas, nawet dzisiaj świat jest chyba zdominowany takim populistycznymi elitami, które wykorzystują tego typu, no nie wiem, czy to nazwać słabością, no naturalną stronę narodów, prawda, w sposób populistyczny, czyli grają na tych emocjach dla swoich ważnych celów politycznych. Wspomniał pan o Hitlerze, czy Stalin zresztą podobnie działał. No ale dzisiaj, jak popatrzymy, to dzisiaj też te wątki w dużej części świata, w wielu krajach występują, czyli w sposób nieodpowiedzialny, moim zdaniem, liderzy opinii publicznej, ci, którzy są elity, które są wybierane przez naród, niestety nie prowadzą tego narodu w dobrym kierunku, a starają się wyciągnąć z tego narodu to, co jest korzystne dla nich samych. To jest ten populizm. To jest ten populizm bardzo ryzykowny dla każdego narodu. Wróćmy w takim razie jeszcze do Ukrainy, bo omówiliśmy sobie Krym, na który był takim przypadkiem majstersztyku w pewnym sensie, no to Donbas. Tak? I tu już nie było tak. Trochę inny przypadek. Tak. No tam się toczyła wojna gorąca. I co ona z punktu widzenia wojskowego nam pokazała? No bo na pewno jest tak, że
ta wojna jest obserwowana przez fachowców, tak? I na pewno pan generał też się tym tak, interesował, no to, z tych rzeczy, tak? No to jest właśnie przypadek, oczywiście bardzo wnikliwie studiowany przez wszystkie środowiska zajmujące się sprawami wojny. No Donbas jest jakby kolejnym przykładem, kolejnym krokiem tego nowego rodzaju wojen. Bo przecież w Donbasie mamy do czynienia trochę podobnie jak na Krymie. Też Rosjanie tam interweniowali, interweniują. Też są tam Rosjanie z bronią, ale Rosja oficjalnie się do nich nie przyznaje. Mówi, nie, to nie nasi żołnierze przecież tam są. To są jacyś rosyjscy ochotnicy, obywatele, pojedynczy, nie nasze jednostki tam są. Aczkolwiek jest stosunkowo łatwo udowodnić, że te jednostki tam są. Więc tu jest taka szara, bym powiedział, strefa użycia siły zbrojnej, przemocy zbrojnej przeciwko drugiemu państwu, ale poniżej progu, maksymalnie poniżej progu jawnej, otwartej agresji, prawda? Rosja nie wypowiedziała Ukrainie wojnie, Rosja nie mówi, że wysyła tam dywizję czy brygadę do Donbasu. Rosja oficjalnie ze swoich, no nie wiem, tam środków, ze swojego terytorium nie atakuje tego terytorium, ale wysyła tam właśnie te wojska specjalne, które, czy też jednostki nawet i regularne, które jednak tam nie występują pod swoimi sztandarami, prawda, ze swoimi oznakaniami, że to jest ten pułk, ta brygada i tak dalej, tylko są wmieszane w te miejscowe formacje, no bo tam był bunt miejscowych, prawda, Ukraińców, znowu w większości rosyjskojęzycznych, związanych jakoś z Rosją, chcących się zbliżyć do Rosji, przeciwnych władzy centralnej i tak dalej, czyli taki bunt wewnętrzny, do którego wpuszczone zostały siły zbrojne obcego mocarstwa, czyli Rosji. No i Rosja, zauważmy, że Rosja nawet na tym polu międzynarodowym występuje jako swego rodzaju pośrednik, tak? Jako sędzia, no tak, sędzia tak, w tej tak, sprawie, no, tak? Ona mówi, no ta władza centralna w Kijowie to jest niedobra, ona musi się dogadać z tymi władzami, co tam są w Donbasie, prawda? Tak. W Doniecku i w Ługańsku. Więc to jest wojna, która też ma taką nazwę właśnie wojna poniżej progu otwartej, regularnej agresji. I w zasadzie to jest chyba najbardziej niebezpieczny rodzaj wojen, który może dotyczyć także nas. Może dotyczyć krajów, zwłaszcza krajów bałtyckich NATO. To nie jest tak, że Rosja może zastosować tę metodę tylko w stosunku do swoich tam sąsiadów bezpośrednich, jak Ukraina, Gruzja czy coś w tym rodzaju, czyli byłych republik radzieckich na tej przestrzeni poradzieckiej, ale także taką metodę agresji poniżej progu jawnej, otwartej, regularnej wojny może spróbować zastosować przeciwko państwom NATO. I nawiasem mówiąc, tutaj my jako część NATO powinniśmy i jesteśmy zaniepokojeni takim ryzykiem, w stosunku do naszego bezpieczeństwa. Wspomniałem tu o krajach bałtyckich. W krajach bałtyckich jest to o tyle łatwiejsze, że tam też są te mniejszości rosyjskie, prawda, w różnym stopniu aktywne i tak dalej. Je łatwo jest znowu byłoby zbuntować i na przykład wesprzeć jakimiś jednostkami znowu specjalnymi w sposób tajny, skryty i tak dalej, w czym Rosja od wieków się specjalizuje i specjalizowała takie operacje sił specjalnych czy służb specjalnych rosyjskich. Często z nimi mamy do czynienia, żeby przywołać tutaj chociażby ataki na Skiprala w Wielkiej Brytanii, zabicie swojego agenta na terytorium innego kraju. Więc takie operacje specjalne są łatwe do przeprowadzenia o skutkach większych, skutkach politycznych, jeżeli to byłoby skoordynowane, jeśli by się Rosja uznała, że w ten sposób może osiągnąć jakiś swój cel polityczny, może się na taką metodę zdecydować. No, mówimy o Rosji, ale rozumiem, że jest wiele innych państw, które też mogą zastosować takie metody w stosunku do innych. Do innych, tak, tak jest, tak, tak. Bo tu jest ważny termin padł, próg wojny. Tak? Czyli ja rozumiem, próg że to otwartej jest, wojny, tak. Tak, że to robi się jakąś akcję militarną,
taki sposób, żeby nie było pretekstu, że to jest, tak jest wojna, że na przykład sojusz musi interweniować, ale osiąga się cele. I dlaczego ona jest tak bardzo niebezpieczna? Ona jest szczególnie niebezpieczna w stosunku do drugiej strony, która jest systemem złożonym, tak jak w sojuszu, jak NATO i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że aby druga strona, NATO na przykład, podjęło swoje zorganizowane działanie, musi uzyskać konsensus wszystkich członków. I jeżeli taka metoda tajnego, skrytego, z interwencji takiej podprogowej jest stosowana i nikt się do niej nie przyznaje, no to jest duże prawdopodobieństwo, że tych 28 członków NATO jeden przynajmniej się znajdzie i powie... Grecy powiedzą nie, prawda? Nie ma pewności. Włosi powiedzą nie, tak? Nie ma pewności. Tak. Zbadajmy to jeszcze raz. Tak. Niech ten wywiad jeszcze raz to sprawdzi, bo Rosja mówi, że ich tam nie ma. I w ten sposób opóźnia się reakcja. To są te sytuacje trudnego konsensusu, które są... A sytuacja lokalnie się normalizuje. Tak jest. Tak. Później są fakty dokonane. Fakty dokonane, władze są zmienione. Osłabione ogniwo tej właśnie tego przypadku, w tym przypadku, gdy mówimy o NATO, osłabione. Ale czy NATO jest w ogóle przygotowane na taką sytuację teraz, panie generale, bo... Po 2014 roku jednak w NATO nastąpiło bardzo istotne przewartościowanie podejścia do zagrożeń swojego bezpieczeństwa, dlatego że NATO po zakończeniu zimnej wojny, zauważmy, że przez... lata 90. aż do 2014 roku w istocie rzeczy, czyli całe ćwierćwiecze, było zajęte zupełnie czym innym, tymi misjami zewnętrznymi. Najpierw Bałkany, później Afganistan. No jednym słowem te misje pokojowe, funkcja zupełnie inna niż to, po co NATO zostało stworzone, czyli bezpieczeństwo swojego terytorium. Rozproszyło uwagę, odciągnęło. My wstępowaliśmy do NATO, zwróćmy uwagę, w 1999 roku, jako właśnie do tego sojuszu, który miał przede wszystkim z naszego punktu widzenia gwarantować nam większe bezpieczeństwo naszego terytorium. A tymczasem prawie natychmiast w momencie naszego wstąpienia do NATO... Wybuchły Bałkany. Tak, były Bałkany, później Afganistan. I w NATO całe myślenie strategiczne, zainteresowanie skoncentrowało się na Afganistanie. Nikt nie myślał o tu zagrożeniach bezpośrednich, bo Rosja całe lata 90. na przykład, no była takim państwem, nawet tam myślano, a może nawet do NATO wstąpi, do Unii i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak doszedł Putin do władzy, ten kurs zaczął się właśnie stabilizować w kierunku imperium. No potem była wojna w Gruzji, później Ukraina. Druga wojna czeczeńska, tak. No o to chodzi. I w związku z tym te zagrożenia tego typu właśnie podprogowe są dla NATO, a tym samym dla nas, bo my jesteśmy na że tak powiem, kresach NATO, jesteśmy państwem granicznym NATO, w sposób szczególny narażony na zagrożenia zewnętrzne. Dla nas to jest bardzo istotny rodzaj zagrożenia i nawiasem mówiąc, jeśli o tym już mówimy, to warto tutaj powiedzieć, że z polskiego punktu widzenia budowania naszego systemu obronnego jest ważne, abyśmy my byli w stanie w razie potrzeby samodzielnie sobie dać radę z tego typu zagrożeniem. Bo jeśli idzie o wielką wojnę, gdyby miała być wielka wojna, no to wszyscy w niej wezmą udział, bo będą atakowani, prawda? Nie trzeba nikogo namawiać. A jeśli byłaby taka interwencja podprogowa, poniżej progu wojny, właśnie kiedy trudno uzyskać konsensus z całym NATO, musielibyśmy sobie z tym dawać radę sami. Ten punkt wyjścia do myślenia o budowie naszego systemu obronności musimy brać pod uwagę, będąc członkiem NATO. To dostał pan niezwykle ciekawej rzeczy. To jak taki przeciętny obywatel albo taka przeciętna organizacja pozarządowa, która ma pewną swobodę wybierania tematów swojej działalności, może przyczynić się do zwiększenia odporności, społeczeństwa polskiego na takie działanie.
Czy jest takie pole do działania? Czy... Jest moim zdaniem bardzo duże i ono jest coraz większe, im bardziej żyjemy w świecie demokracji, w świecie powszechności informacji, czyli im bardziej rośnie rola społeczeństwa i pojedynczego obywatela w całym tym systemie bezpieczeństwa. Dzisiaj mówiąc o bezpieczeństwie narodowym, musimy pamiętać, że to jest coś... wszechogarniające, że to nie jest już tylko sprawa wojskowa, prawda, fachowców i armii, która ma bronić, zapewniać bezpieczeństwo. Dzisiaj ze względu na tę erę informacyjną chociażby, społeczeństwa niejako są w bezpośrednim zwarciu ze sobą. Społeczeństwa, prawie opinie publiczne walczą ze sobą w tej wojnie informacyjnej na przykład. I w związku z tym wszelkie działania związane z kształtowaniem świadomości strategicznej społeczeństwa i obywateli są niezmiernie ważne, bo im bardziej pojedynczy obywatel, społeczności lokalne mają wiedzę, im lepszą wiedzę mają w sprawach zagrożeń, bezpieczeństwa, wymagań wobec własnego systemu, tym łatwiej państwu działać. Rozpocznijmy od sprawy najważniejszej i podstawowej. Jakim są pieniądze na to, prawda? Bo trzeba przecież z podatków dawać na zadania związane z obronnością. Jeżeli obywatel ma świadomość, jakie są zagrożenia, jakie potrzeby i tak dalej, no to on niejako łatwiej akceptuje, a wręcz nawet może wymusza na władzy przeznaczanie pewnej części produktu krajowego brutto, budżetu państwa na te zadania. Jeśli nie ma tej świadomości, nie ma tej wiedzy, to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie przeciwko temu opór, a tym samym osłabiania siły całego państwa. Więc po pierwsze, ta wiedza i krzewienie świadomości strategicznej społeczeństw jest dzisiaj niezmiernie ważne. I to jest pierwszy moim zdaniem punkt, pierwsze pole wszelkiej aktywności też takich instytucji, o których pan wspomniał, pozarządowych, ale także działalności państwa w tym obszarze tego szkolenia właśnie, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, uczelni wszelkich i tak dalej, i tak dalej. No druga sprawa bardzo ważna z tego punktu widzenia to jest zdobywanie wiedzy przez pojedynczych obywateli i społeczności lokalne, jak się zachować w razie różnych zagrożeń. No to już nie są tylko zagrożenia wojną, jak działać, jak jest okupacja, jak lecą bomby i tak dalej, ale to jest także wiedza potrzebna dzisiaj coraz bardziej, jak się zachowywać w sytuacjach właśnie tych zagrożeń poniżej progu otwartej wojny. No to na przykład takim dobrym przykładem tego typu zagrożeń są zagrożenia terrorystyczne, prawda, które są plagą w społecznościach zachodnich już na dużą skalę, u nas na szczęście odpukać jeszcze niekoniecznie, ale mogą się w każdej chwili pojawić. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak się zachowywać w tego typu sytuacjach, prawda? Więc wiedza, jak się zachowywać w razie ataku terrorystycznego, albo jeżeli ja widzę jakieś oznaki, że być może jest coś niebezpiecznego, jakiś ładunek, czy niebezpieczne zachowanie jakiegoś osobnika, żebym wiedział, co ja mam w tej sytuacji zrobić. Społeczności zachodnie, na przykład w Anglii czy we Francji, tam już ta wiedza jest dużo większa i w związku z tym skuteczność zabezpieczenia się państwa i ludzi przed tego typu zagrożeniami jest większa. Ale także wiedza na przykład o tych zagrożeniach informacyjnych, o hakerach, o cyber i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dzisiaj o wiele większym stopniu niż to było kiedyś, nie mówiąc już o wiekach dawnych, ale nawet jeszcze w XX wieku, jest o wiele ważniejsze, więc jednym z priorytetów, ja przynajmniej tak to widzę, jak byliśmy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, dokonywaliśmy takiego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, to tam właśnie ten problem krzewienia świadomości strategicznej, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, wyszedł nam, że to jest jeden z najważniejszych priorytetów strategicznych państwa, jeśli chcemy myśleć o skutecznym systemie bezpieczeństwa narodowego. Chciałbym wrócić jeszcze do wojny na Ukrainie, bo chciałbym porozmawiać, czy zapytać pana o nowoczesne sposoby uzbrojenia.
Tak? Bo zawsze w historii, to pamiętam na którymś konferencji pan generał to bardzo ładnie wyłożył, tarcza i miecz, tak? Że to są te dwa elementy, które się udoskonala. Tak? No i strategia, tak? Ta wielka strategia, czyli myślenie o obronności, to jest ta trzecia rzecz, która jest ważna. Ale chciałbym zacząć od tego konfliktu na Ukrainie. Czy tam pojawiły się jakieś nowe rodzaje broni? Albo czy okazało się, że na przykład są jakieś nowe sposoby wykorzystania starej broni, nawet na przykład artyleria? Dlaczego o to pytam? No bo w wielu takich króciutkich tam migawkach się pojawiają takie hasła, że tak, że cokolwiek Ukraińcy się bronili. Tak? I cokolwiek się tam podniosło, jakikolwiek helikopter ze strony ukraińskiej, to zanim się podniósł, to już został zestrzelony na przykład. Tak? Albo że żołnierz ukraiński dostawał personalną wiadomość SMS-a, tak, na swój telefon, że a tam twoja dziewczyna jest chora w domu, a co ty tu robisz, tak? Nie wiem, czy to prawda, ale... ale to możliwe jest. Ale czy to jest tak, że po prostu to był pewnego rodzaju dla obserwatorów no, taki przykład, jak można zastosować broń w nowoczesny sposób? No tak, Ukraina jest tutaj takim poligonem właśnie dla tych wojen, które ja tak nazywamy umownie trochę tych wojen hybrydowych właśnie, tak. Więc tego typu wykorzystywania środków niezbrojnych w konflikcie wojskowym, w konflikcie militarnym. Znaczy tu jakieś nowe rodzaje broni się nie pojawiły, nie wystąpiły jakieś nowe rodzaje, spektakularne rodzaje broni. No zresztą taka spektakularna broń, no to nie tak często się pojawia, prawda? Wspomniał pan o tamtych II wojnie światowej, kiedy samoloty, czołgi, tak, artyleria, no to były te podstawowe środki rażenia. No ale później pojawiły się rakiety, prawda? Tak. Pojawiła się broń atomowa, to były tak, przełomowe rzeczy. I co najważniejsze tutaj, to co pan wspomniał na Ukrainie, to tutaj na szeroką skalę zastosowane zostały już środki precyzyjnego rażenia, naprowadzane na obiekty, wykrywanie radioelektroniczne przede wszystkim działania drugiej strony i precyzyjne natychmiast ich atakowanie. Nawiasem mówiąc, pojawienie się tej broni precyzyjnego rażenia, czyli tej, która się sama naprowadza na cel, w końcowej fazie lotu było wielkim takim skokiem rewolucyjnym w rozwoju środków walki, bo zauważmy, że do czasu, dopóki się te rakiety samonaprowadzające na cel nie pojawiły, to prawdopodobieństwo trafienia w cel zawsze zależało od odległości. Im dalej, no to tym mniejsze prawdopodobieństwo, że trafię, czy z łuku, czy z karabinu, czy z armaty, prawda, i tak dalej. Natomiast ta broń, te rakiety precyzyjnie trafiające w cel, one łamią tę podstawową zasadę. Niezależnie na jakiej odległości jest ten cel, to on zawsze z jednakowym prawdopodobieństwem, dużym w dodatku, może być trafiony. Tutaj na Ukrainie właśnie systemy rozpoznania powiązane z tymi systemami precyzyjnego rażenia powodowały, że nawet przy niewielkiej wymianie ognia te straty mogły być duże, bo uderzenia były precyzyjne, szybkie i natychmiast. Artyleria w sposób klasyczny odpaliła swoją salwę i nie zdążyła ucieknąć ze stanowisk ogniowych i już była zaatakowana. Czyli to jest szybkość przekazywania tak informacji. A sztuka działania artylerii do tej pory polegała na tym, strzelam z tego miejsca i natychmiast uciekam w inne miejsce. Jeżeli następuje atak odwetowy na tę baterię, to już jej tam nie ma, prawda? A jeżeli ten atak następuje prawie natychmiast, no to niestety już to działanie artylerii jest skomplikowane. No tutaj dużą rolę odgrywają oczywiście także drony. To jest na szeroką skalę stosowane w konflikcie ukraińskim, a więc te bezzałogowce różnego typu, które latają, obserwują, monitorują, cały czas na bieżąco niejako śledzą, no transmisje prowadzą. Czyli rozumiem, że człowiek, który kieruje ogniem artyleryjskim, ma na ekranie pole swojego strzału i wie,
Tak? I ma skąd... współrzędne i może zareagować w ciągu, nie wiem, paru sekund jest komenda i jeżeli jest gotowa jakaś inna bateria do natychmiast do oddania ognia, no to ona to, tylko czyli, jest, wskazuje czyli, jej cel. I czyli rozumiem, że jak zauważy, tam jedzie 5 pojazdów opancerzonych, tak, no to wydaje ogień, komendę, tak, one się przemieszczą 200 metrów i są trafione. Tak jest, no to one, tym tak. bardziej, że te, na te pojazdy pociski naprowadzają się same, prawda, no tak, już w końcowej fazie lotu lecą albo na podczerwienie, albo w inny sposób, czy są zdalnie naprowadzane, prawda, na czyli, cel. Czyli tego się nauczyliśmy, czyli to pokazała, no bo te bomby naprowadzane to mieliśmy już w pustynnej burzy, prawda, tak. że tam były cel namierzony, nie wiem, radiowo czy laserem, prawda, i bomba trafiała precyzyjnie i to było w ogóle... Wtedy się pojawiała ta broń. Tak. Także mówię, na Ukrainie jakby nowy rodzaj broni się nie pojawił za bardzo, no może poza dronami, które tutaj na dużą skalę jednak są stosowane. Natomiast nacisk położony został na użycie tych środków właśnie poniżej progu takiej otwartej, regularnej, jawnej wojny między dwoma państwami. No tak, bo tam trzy pojazdy zniszczymy, to... Tak. Ale paraliżuje się przeciwnika, bo on nigdy nie jest pewien. Tak, a ponadto, no tu na przykład stosowane różne metody takiego maskowania i mylenia. Była swego czasu taka bardzo ciekawa operacja przeprowadzona przez Rosję w Donbasie, zaopatrywania tych buntowników miejscowych, broń, amunicję i tak dalej, pod przykryciem konwoju pokojowego, tak. medycznego, tak. czy z pomocą humanitarną. Białe samochody, tak. wymalowane na biało, pod przykryciem, że one wiozą pomoc humanitarną, żywność dla ludności. W istocie przewoziły tam amunicję czy broń w tych ciężarówkach. No i ich nie można było atakować, no bo kto by zaatakował, ostrzelać cele z pomocą humanitarną, no nie wolno, znowu złamanie prawa międzynarodowego i tak dalej. Więc tego typu metody chytrych podstępów, myleń, oszukań i tak dalej, tam są dosyć powszechnie stosowane. Znaczenie broni atomowej dzisiaj. Tak, no bo mówiliśmy na początku naszej rozmowy o tym, że oba mocarstwa miały broń atomową, ileś tam rakiet wycelowanych i to była taka teoria wzajemnego zniszczenia, pewnego wzajemnego zniszczenia, tak? W związku z tym to powstrzymywało od wojny, ale w doktrynie, też w takim dokumencie, który Rosjanie mają wojennym, oni mówią jasno, tak przynajmniej słyszałem, mówią jasno, my zastosujemy broń atomową, taktyczną broń atomową, tak? Czyli jak będziemy, czyli jeżeli oni mają tę broń atomową, jeszcze mówią, że zastosujemy, tak? Może nie zbombardujemy wszystkie miasta, ale jakoś tam lokalnie jej użyjemy, to w zasadzie taki kraj jak Polska no jest bezradny, bo możemy mieć świetną armię, która będzie gotowa na powstrzymanie jakiś tam działa nawet przez miesiąc, żeby to NATO się wypakowało, w cudzysłowie, ze swoją decyzją, tak? Ale po zastosowaniu tej broni atomowej, tak? Lokalnie jakoś też mimo tego, że to będzie powyżej progu wojny, no to nie sądzę, żeby jakiś... No tak, tu jest... Tak? Więc... Rosja ma właśnie tę specyficzną doktrynę, spróbuję ją wyjaśnić, ale najpierw powiem tak. Jeśli idzie o broń strategiczną, broń atomową, czyli no to tu jest równowaga, obydwie strony, Związek Radziecki, czy Rosja dzisiaj i Stany Zjednoczone pilnują, tak można powiedzieć, wzajemnie, żeby ta równowaga była zachowana, żeby nikt nie miał przewagi poprzez rokowania rozbrojeniowe, redukcyjne, strategiczne. Dlaczego? No dlatego, że każda nierównowaga zwiększałaby ryzyko wojny. Dlaczego by zwiększała wojny atomowej? Zwiększam prawdopodobieństwo sukcesu. Użycia, dlatego że ten słabszy, który byłby słabszy w tej broni, gotów byłby w razie jakiegoś ryzyka pierwszy odpalić te rakiety, bo jeżeli pierwszy nie zdążę, to mnie tamten zniszczy. Natomiast równowaga daje to właśnie, ta zasada wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia.
której obydwie strony święcie przestrzegają i martwią. I ona nadal jest ważna. Nadal jest ważna między poziomie. Rosją i Stanami Zjednoczonymi na poziomie strategicznym, bo ona gwarantuje, że nawet gdybym ja pierwszy zaatakował, to temu drugiemu pozostanie jednak potencjał do uderzenia odwetowego, który mnie też zniszczy. I to powoduje, że no nie ma żadnej prawie praktycznej możliwości poza błędem lub no jakimś przypadkiem dramatycznym wybuchu takiej wojny strategicznej jądrowej. Natomiast inaczej sytuacja trochę wygląda na tym poziomie taktycznej broni atomowej, czyli króciutkiego zasięgu, niewielkiej mocy ładunków nuklearnych, w której to broni Rosja ma ogromną przewagę tutaj w Europie. Kiedyś również w tej taktycznej broni była równowaga. Ale po tym, jak wycofane były swego rodzaju takie Pershingi, kruzy po stronie natowskiej, czyli rakiety amerykańskie zostały z Europy zabrane i rosyjskie też zlikwidowane te średniego zasięgu, to pozostała taktyczna broń atomowa. Co to takiego jest? Po stronie NATO to są bomby atomowe przenoszone przez samoloty, amerykańskie bomby atomowe. Ich jest to oczywiście tajne wielkie informacje, ale też z tych różnych medialnych doniesień, możemy tutaj sobie to powiedzieć, to jest około 200 takich bomb atomowych rozmieszczonych w różnych krajach NATO, między innymi w Turcji. Jedna z takich baz jest, głośno o niej teraz, czy Turcja nie wygoni stamtąd. Natomiast po stronie rosyjskiej jest około 10 razy więcej tego typu środków różnych, lotniczych, morskich. Słynne Iskandery, o których tutaj często się mówi, mogą przenosić także broń atomową. I Rosja ma w tej broni taktycznej, broni atomowej tutaj przewagę. I jaką doktrynę ma Rosja, bardzo niebezpieczną z punktu widzenia właśnie naszego bezpieczeństwa, NATO i tak dalej? Otóż Rosja wyznaje tak zwaną doktrynę deeskalacji nuklearnej prowadzonego konfliktu. Na czym polega ta doktryna? Otóż ona mówi tak, że gdyby Rosja prowadziła wojnę konwencjonalną, jakąś drugą stroną, i zaczęła tę wojnę przegrywać, albo by wiedziała, że za chwilę zacznie przegrywać, bo na przykład idą jakieś odwody z Ameryki tutaj, kolejne dywizje i będzie przegrywać tę wojnę, to Rosja mówi tak, użyjemy tej taktycznej broni atomowej ostrzegawczo. Niekoniecznie, żeby zniszczyć jakieś obiekty. W powietrzu dokonamy wybuchu atomowego, czy na morzu gdzieś, aby dać sygnał drugiej stronie. Stop, siadamy do stołu, negocjujemy, bo zobaczcie, jesteśmy już na progu wojny atomowej. Chcecie dalej toczyć wojnę? Proszę bardzo. Tak? Ona będzie atomowa, tak? W związku z tym siadamy. Ale to, co złapaliśmy do tej pory, opanowaliśmy, no to nasze. Będziemy negocjować, może coś ustąpimy, może nie. I to jest z tego powodu bardzo... Rosja zawsze woli negocjować niż... Tak jest. No więc i Rosja wtedy uważa, że po NATO nie byłoby, po stronie NATO nie byłoby woli eskalacji tej wojny w stronę wojny nuklearnej, siedliby do stołu i zaczęli negocjować. Ale przez ten czas, do tej pory Rosja może już by zajęła Łotwę, Litwę, Estonię, może kawałek Polski i rozpoczynają się negocjacje. Ryzyko tego typu wojny, zdecydowania się przez Rosję na użycie wojska, czyli zbrojną interwencję pod przykryciem, pod parasolem tej doktryny deeskalacji nuklearnej, przemocy taktycznej broni atomowej, no jest ogromnym ryzykiem dla bezpieczeństwa. Jeżeli NATO nie odpowie odpowiednio swoją doktryną, która by minimalizowała szanse Rosji zastosowania takiej metody, no to ryzyko wybuchu zbrojnego konfliktu będzie dużo większe, prawda? To jest to niebezpieczeństwo ze strony rosyjskiej taktycznej broni atomowej, które wisi, zwłaszcza nad naszym regionem tutaj, prawda, w Europie. Nie musimy być tego świadomi, w NATO próbować doprowadzić do... Przyjęcia doktryny, która by to niwelowała. I tu jest ogromny dylemat. NATO ma znowu z tym kłopot, bo aby zrównoważyć tego typu zagrożenie, trzeba by było na przykład rozmieścić amerykańskie rakiety też tego krótkiego zasięgu tutaj w Europie i powiedzieć, jak wy użyjecie tego, takiej broni, no to my też mamy taką broń.
A tymczasem w Europie nie ma woli i chęci przyjmowania jakiejś nowej broni atomowej amerykańskiej, prawda? To Europejczycy raczej byli za tym, żeby wygonić Amerykanów z bronią atomową z Europy. Tak. Dzisiaj jeszcze są różne ruchy pacyfistyczne, pokojowe, które na przykład domagają się, żeby te bazy atomowe amerykańską bronią atomową, które są śladowe z punktu widzenia w porównaniu z potencjałem, te ruchy wypędzić. Są pewnie też elementem tej wojny psychologicznej i hybrydowej. Tak jest, uaktywnienie ich, finansowanie, wspieranie. I nawet można powiedzieć, że są pewne wpływy prześledzone i stwierdzone chyba, tak jak też mówię, na podstawie doniesień prasowych. To wróćmy jeszcze na chwilę do Polski. Tak? Czyli z tego wynika, że my nie jesteśmy w łatwej sytuacji jako ten kraj frontowy NATO. Tak? A czy muszę zadać to pytanie w takim razie, czy ta część bezpieczeństwa narodowego, która nazywa się siły zbrojne, czy tutaj mamy dużo, może jest dobrze, a może mamy coś jeszcze do zrobienia. No nie chciałbym używać takich określeń jak że jest niedobrze, no bo nie, tak prawdę mówiąc, mimo tego, że przyjrzałem wystąpienia na różnych konferencjach osób, które się na tym znają, no to mam takie wrażenie, że jest dużo do zrobienia tutaj. Tak, jest dużo krytycznych osób. Czyli dla takiego normalnego, przeciętnego obywatela, to co byśmy mogli mu powiedzieć na ten temat? No oczywiście nigdzie na świecie nie jest tak, aby nie trzeba było bez przerwy doskonalić armii. Tak. To jak gdyby jest sprawa oczywista. Tak samo i u nas, w Ameryce, w Rosji, wszędzie ten proces modernizacji, unowocześniania, udoskonalenia armii następuje, chociażby z przyczyn rozwoju technologicznego, uzbrojenia i tak dalej, pojawiania się tych nowych koncepcji wojennych, nowych zagrożeń. Także to jest proces ciągły. U nas w Polsce no jest pewne, bym powiedział, osłabienie tego procesu przez niedobrą taką doktrynę zerwania ciągłości strategicznej. No niestety u nas te spory polityczne wewnętrzne między siłami politycznymi, które są w Polsce, mają tego typu charakter, że obóz, który dochodzi do władzy, deprecjonuje wszystko, co zrobili poprzednicy. I następuje zerwanie takiego procesu ciągłości strategicznej. Na przykład bardzo charakterystyczny przykład ostatnio mieliśmy w ostatnich latach związany z najważniejszym zadaniem, jakim dla polskiej armii jest wyposażenie jej w obronę przeciwrakietową. Polskie wojsko nie ma środków do zestrzeliwania rakiet przeciwnika, prawda? Mamy środki do zestrzeliwania samolotów, dronów, śmigłowców, ale do zestrzeliwania rakiet nie mamy. W związku z tym to jest jedna z największych słabości naszej armii na dzisiaj, dlatego że, tak jak już mówiliśmy wcześniej, rakiety są dzisiaj podstawowym środkiem ataku, prawda? Mhm. To rakiety z samolotu, z ziemi, z morza. Jeżeli ktoś nie ma zdolności obrony przed tymi rakietami, no to jest prawie bezbronny. Dlatego wszyscy się zgadzają w Polsce, że to jest najważniejsze zadanie, to jest priorytet modernizacji, wyposażyć armię polską środki obrony przeciwrakietowej. No i na tle nawet tego priorytetu obserwowaliśmy w ostatnich latach niestety nie najmądrzejsze postępowanie polityczne. Bo najpierw były pewne uzgodnienia, że kupujemy tam od Amerykanów, no bo był wybór, czy od Amerykanów, czy od Francuzów, czy od kogoś. No zdecydowała się Polska, że kupujemy od Amerykanów te środki. Ale jak nastąpiła zmiana władzy politycznej, to zamiast kontynuować ten problem, to co najmniej na rok albo na dwa on został przerwany. Uznany, że to nie tak, a źle, jeszcze raz to zaczniemy rozmawiać, szukać. No i po dwóch latach wrócono z powrotem do tego samego problemu. No i dzisiaj kupujemy od Amerykanów te środki, ale co najmniej dwa lata już straciliśmy, prawda? Gdy tymczasem to jest tak pilne zadanie, że powinniśmy mieć to jak najszybciej. No oczywiście to są, powiedzmy sobie od razu, środki bardzo drogie, bo to jest ta supertechnika najnowocześniejsza. No, trafić rakietą w rakietę, tak, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Nie każdy to może wyprodukować.
i to jest drogie, duża część budżetu musi na to iść, no ale to jest priorytet, więc ważne jest, aby na tym najwyższym poziomie decyzji politycznych nie popełniać pewnych tego typu błędów, prawda, opóźnienia, zrywania i tak dalej. Tu powinna być zgoda ponadpartyjna, ponadpolityczna co do modernizacji armii, co do nowocześniania armii i tak dalej. Oczywiście są różnice poglądów, czy ta broń jest lepsza, czy inna jest lepsza i tak dalej. W zasadzie nigdy nie wiadomo, bo musi się okazać. Tak, no ale to są różnice, bym powiedział, takie no, fachowe, tak. W zależności od tego, ale jak weryfikacja następuje. Tak. Natomiast polityka nie powinna mieć wpływu na na tego typu wybory, na tego typu decyzje. U nas niestety zbytnio jest wszystko upartyjnione. Podejście partyjne w dużym stopniu komplikuje racjonalny rozwój sił zbrojnych. Bo drugim przykładem na przykład ważnym, istotnym są Wojska Obrony Terytorialnej, wokół których znowu zrobił się spór polityczny. A tymczasem to nie jest problem polityczny Wojska Obrony Terytorialnej, ale z powodu właśnie, że jedna strona partyjna opowiada się za wojskami, a druga nie, zrobił się z tego problem polityczny. Tymczasem Wojska Obrony Terytorialnej, oddziały obrony terytorialnej są potrzebne w uzupełnieniu armii regularnej, tej zawodowej. Przy czym, no niestety, nie takim wymiarze, w taki sposób, jak one zostały teraz zorganizowane, jako odrębna część, zupełnie obok armii stojąca formacja podporządkowana bezpośrednio ministrowi obrony narodowej, poza sztabem generalnym, no to jest... Jakaś gwardia rewolucyjna też. Ta, no to, no właśnie, wygląda. To taka gwardia rewolucyjna w Iranie jest niestety, albo gdzieś. Ale to nastąpiło dlaczego? Dlatego, że upolityczniono, bo chciano sobie budować formację taką, która będzie w pełni dyspozycyjna, podporządkowana i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież ona, jeśli chodzi o armię regularną, no to nie może się jej przeciwstawić, tak jak na... Tak widzę, no tak. Oczywiście, że tak, nie. Tak jak... dlatego te oddziały obrony terytorialnej, one są potrzebne raczej do ochrony baz, garnizonów w czasie wojny, gdzieś tam na tyłach ważnych obiektów, infrastruktury państwa, mostów, węzłów komunikacyjnych. Do tego typu zadań potrzebne są oddziały terytorialne, natomiast one nie mogą walczyć na pierwszej linii frontu. Proszę zwrócić uwagę, że jednym z elementów błędnym elementów koncepcji rozwoju tych Wojsk Obrony Terytorialnej jest uznanie, że one będą na pierwszej linii przy granicy tam bronić przed atakiem. No, jak one mogą bronić przed tym profesjonalnym uderzeniem wielkich, potężnych armii pancernych, zagonów, które by tu wtargnęły? No, pewne nieporozumienia niestety są, ale one są jak gdyby... Mimo uwag eksperckich różnych są ignorowane, bo ważniejszy jest pewien cel polityczny. Tu mamy z tym problem w Polsce niestety, który ja oceniam jako jeden z istotnych hamulców racjonalnego budowania u nas systemu obronnego. Drugi bardzo ważny problem wiąże się z, jak budować nasz system obronny, wiąże się z tym, że jesteśmy owym państwem granicznym, o którym pan wspomniał, prawda? Ponieważ jesteśmy państwem granicznym, to nasza koncepcja obrony musi być na przykład zupełnie inna niż niemiecka, czy tam Holandii, czy Belgii i tak dalej. Inne rodzaje wojska tutaj nam są przede wszystkim potrzebne. I znowu bardzo u nas kontrowersyjną sprawą jest rozmieszczenie tych wojsk na terytorium Polski. Pojawia się pomysł, że powinniśmy mieć te wojska wszystkie rozwinięte przy granicy, prawda? Ściąga się z zachodu wojska pancerne, rozmieszcza tutaj się przy granicy, uważając, że no, powinniśmy przede wszystkim chronić granicy. Gdy tymczasem w razie agresji, w razie wojny, rozmieszczenie wojsk takie przy granicy jest bardzo niebezpieczne, bo wróg uderzy, przerwie tę linię. Przepraszam, panie generale, no mi się nie przypomina, ale wszystkie książki, które przeczytałem o wrześniu, no to pokazują.
O wrześniu 1939 tak roku, tak to jest. Pokazują. No, tak. Tak? No, mieliśmy te wszystkie dywizje tak rozwinięte wzdłuż wszystkich granic. W jednym miejscu przerwana ta linia obrona i już wróg jest w środku państwa polskiego, więc tak samo u nas. Tym bardziej, że jesteśmy członkiem NATO. W związku z tym my musimy przede wszystkim walczyć o czas, żeby nie dać się jak najdłużej nie dać się pokonać, żeby pozostali zdążyli przyjść nam z pomocą. Jeżeli my się rozmieścimy tylko przy granicy, to wróg nas natychmiast okrąży i koniec. I koniec takiej kampanii obronnej jest. Dlatego lepsza jest w naszym przypadku właśnie taka głęboka obrona z odwodami, manewrowa wojna i tak dalej, aby jak najdłużej stawiać zorganizowany opór, żeby dać czas sojuszowi całemu na zorganizowanie kontrofensywy. Jest wiele takich właśnie spraw, które są dyskusyjne, kontrowersyjne i gdyby nie było przy tym wszystkim polityki, na pewno łatwiej byłoby je rozwiązać na poziomie analiz sztabowych przez sztab generalny. Albo gdyby przynajmniej w tej sferze polityka była prowadzona na lepszym Ponadpartyjna, ale otóż lepszym, to, na wyższym poziomie. Polityka obronna musi być polityką państwową, a nie polityką partyjną. Tak, więc tu można się tylko zwrócić do obu stron sporu politycznego, jaki istnieje, prawda, żeby to spróbowali wyłączyć sprawy wyłączyć, obronności. To powinna być zawsze kwestią ciągłych dyskusji, tak. A nie takich działań. I jeśli mówimy o naszym potencjale obronnym, to też warto pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Biorąc pod uwagę to wszystko, co do tej pory mówiliśmy o tych jak nowej jakości wojen i tak dalej, że priorytetem w rozwoju wojska musi być jakość tej armii, a nie jej ilość. Bo to jest odwieczny dylemat, jak budować armię, czy wielką, czy dobrą. Z reguły nie da się mieć olbrzymiej armii i bardzo dobrej, bo nie starcza środków, prawda? Te pieniądze trzeba dawać albo na jakość, albo na ilość. W naszym przypadku powinniśmy raczej stawiać na jakość armii niż na ilość. Zamiast silić się na to, że będziemy mieli 200-tysięczną czy jeszcze większą armię, no ale to będzie musiała być armia słabsza, słabiej wyposażona, wyszkolona i tak dalej, czy mieć armię mniejszą, ale właśnie jakościowo dostosowaną do tych nowych rodzajów zagrożeń i mając pod uwagę, że ta armia musi być na takim poziomie jakościowym, żeby mogła dobrze współdziałać z innymi armiami sojuszniczymi. Bo cóż z tego, że będziemy mieli dużą armię, jeżeli ona nie będzie umiała, nie będzie dopasowana, nie będzie kompatybilna z nowoczesnymi armiami naszych sojuszników. Tak. Musimy być w miarę równi, bo jeżeli będziemy nierówni pod względem jakości, to zwróćmy uwagę, że na wojnie będziemy zawsze przegrani. Bo to już mówiliśmy kiedyś na początku, tak. Że wróg bije w najsłabsze ogniwo. Jeżeli będą brygady rozmieszczone, polska, niemiecka, amerykańska i tak dalej, okaże się, że nasza jest słaba, a tamte są lepsze, no to przede wszystkim my będziemy atakowani i będziemy ginęli. Dlatego w interesie strategicznym i wszelkim innym my musimy stawiać na jakość, aby nie odstawać od innych armii sojuszniczych. Czyli jakość armii to jest też element zachowania pokoju, także odstraszania. Tak, tak jest. No, poprzez to się odstrasza, tak? Poprzez zdolność, gotowość bojową, wiarygodność różnych koncepcji strategicznych, które się wyznaje. No, powstrzymuje się, mityguje, hamuje potencjalnego agresora przed podjęciem decyzji o ewentualnym ataku. Ja zawsze byłem pod wrażeniem tych bardzo młodych żołnierzy amerykańskich, którzy potrafili znieść na przykład w Iraku napływ tego tłumu. To musieli być no, niezwykle dobrze wyszkoleni żołnierze, tak? Kiedy mają 20 czy 21 lat, stoi się i się znosi. Ze swoickim spokojem, prawda, mając naładowany karabin, tak? Dla mnie to było. I druga rzecz, z którą się spotkałem już tak w różnych tam moich działalnościach, to wyszkolenie małych dowódców i małych oddziałów. Po prostu była samodzielność, tak? Też ważne. Podstawowa sprawa dzisiaj, tak. To się mówi. Dzisiaj jest takie ciekawe pojęcie, o którym się nieraz dyskutuje, strategiczny kapral.
że dzisiaj na tych najniższych szczeblach ten kapral również może podejmować decyzje strategiczne. Dlaczego? Dlatego, że on w swoim hełmie, w swoich tych wszystkich nośnikach, on ma te wszystkie takie same prawie informacje, jak mają jego przełożeni. Tak, włącznie tak. z informacjami tak. z satelitów, tak. z tych dronów różnych i tak dalej. I ma ten przegląd pola walki, bardzo szeroki, dużo szerszy niż ten kapral z czasów II wojny światowej, który wiedział tylko to, co widzi. Tak, znaczy to, co do horyzontu. Tak. No, panie generale, zanim jeszcze podziękuję za rozmowę, no bo musimy kończyć, bo już długo rozmawiamy, chciałem zapytać, mówiąc o tych siłach zbrojnych Polski, jeszcze o jedną rzecz, mianowicie o flotę. Jakkolwiek rozumiem, że pytamy generała, który skończył już... Lądowca. Lądowca, tak. Ale tak z punktu widzenia, żeby nikogo nie obrazić, czy ten, to jako zupełny cywil powiem tak, że w 1939 roku no myśmy budowali tą flotę, tak? I ona w zasadzie w czasie wojny obronnej nam się do niczego nie przydała. Znaczy żaden, oprócz tej takiej epopei Orła, tak? Która była, to wszystkie te statki jakoś tam albo były we wrześniu już poza Bałtykiem, albo, albo się jakoś przemykały. Czy dzisiaj flota potrzebuje takich tradycyjnych okrętów, czy może dronów podwodnych, czy czegoś? No bo Bałtyk to nie jest takim dużym morzem, żeby, zwłaszcza, że on jest w zasięgu, zdaje się, wszystkich środków rakietowych tak? Także... No więc właśnie, to jest ten dylemat z naszą marynarką wojenną. Wokół problemu marynarki wojennej narosło różnorakich, wiele emocjonalnych podejść takich. Znaczy, nie jest celem naszej rozmowy, żebyśmy kogokolwiek tutaj deprecjonowali, tak. ale po prostu tak... I fachowych pytam. I tak dalej. Więc problem marynarki wojennej wymaga właśnie takiego zimnego, chłodnego przeanalizowania. My mamy kłopot z marynarką wojenną głównie dlatego, że do tej pory jeszcze nikt nie potrafił podjąć decyzji o koniecznym pewnym właśnie przeskoku koncepcyjnym i generacyjnym w podejściu do zadań i do możliwości marynarki wojennej. Marynarze, co jest z jednej strony zrozumiałe, no, optują za wielkimi okrętami, pływaniem po oceanach i tak dalej, tak jak lotnicy no, chcieliby latać na samolotach, tak jak po pierwszej wojnie światowej kawalerzyści nie chcieli z tych koni schodzić i do czołgów iść, tych śmierdzących szmarami, nie, tu na konikach wolę i tak dalej. To jest naturalny opór taki tradycjonalnego podejścia do rodzaju sił zbrojnych. No, tymczasem u nas dzisiaj, w tych warunkach nowoczesnej wojny, rzeczywiście ważniejsze jest skoncentrowanie się, mamy oczywiście granicę morską, mamy obszar morski, mamy swoje interesy morskie i tak dalej, więc nie możemy zrezygnować z zadań związanych z obroną morską. To jest oczywiste. Tym bardziej, że ja byłem wychowany na takim, moi rodzice urodzili przed wojną, tak, i jeszcze w takim patriotycznym, powiedzmy sobie, stosunku do morza, nasze morze, tak? No tak, od razu to zastrzegam, tak? Ja sam zaczytywałem się książkami, prawda, o drugiej mojej flocie, Jerzego Pertka i, prawda, i tych... Morze ma w sobie coś, ja też po sobie widzę, chociaż jestem lądowcem, jak pan słusznie zauważył, ale jak ja siadam na brzegu morza, jak jadę sobie i patrzę w to morze, to jednak ono coś w sobie ma, takiego, tak? Co tam jest za tym horyzontem? I to jest większe dla mnie wrażenie niż w górach, gdzieś tam w pięknych krajobrazach. Zupełnie co innego. Także ja rozumiem ludzi morza i te wszystkie tego typu emocje i tak dalej, ale z punktu widzenia strategicznego trzeba podejmować decyzje takie, które jakie są bardziej potrzebne do realizacji zadań. I dlatego ja uważam, że pora jest na dokonanie pewnego takiego przełomu w myśleniu o zadaniach tej marynarki wojennej. Zrobienie pewnego przeskoku właśnie nie w kierunku dużych okrętów, które by chodziły po oceanach, ani nawet nie w kierunku jakichś dużych okrętów podwodnych na Bałtyku, bo one są tutaj łatwe do nakrycia, namierzenia, wykrycia i tak dalej, ale właśnie w kierunku bardziej mniejszych jednostek w
tych właśnie także bezzałogowych różnych aparatów, całej sieci bezzałogowców, na przykład wzdłuż wybrzeża, rozlokowanie do wykrywania, do atakowania, do minowania i tak dalej, do obrony tego wybrzeża morskiego, niż do jakichś zadań ekspedycyjnych w ramach NATO gdzieś tam poza Bałtykiem. Bałtyk, jest taka koncepcja, której ja jestem zwolennikiem, Bałtyk plus, czyli powinniśmy mieć zdolności potrzebne na Bałtyku, no plus pewne zdolności wyjścia także poza Bałtyk, ale to nie powinno być ocean plus Bałtyk, tylko Bałtyk plus. No miejmy nadzieję, że w końcu jakiś ten przełom zostanie dokonany, bo dzisiaj rzeczywiście marynarka wojenna jest poniżona, najbardziej jest krytycznym momencie wśród wszystkich rodzajów sił zbrojnych, bo siły powietrzne w zasadzie mają najlepsze, najbardziej duże inwestycje. Wojska specjalne są specjalnie traktowane i tutaj żyją jak pączki w maśle pod względem budżetowym chociażby, prawda? Nie są dużym rodzajem sił zbrojnych, więc to nie jest wielki problem, a są jednocześnie ważne. Wojska lądowe, natomiast marynarka wojenna rzeczywiście jest w wielkim dołku. I niestety od wielu, wielu lat nie widać jakiejś jasnej, zdecydowanej koncepcji wyjścia z tego dołka. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że to było, dużo się dowiedzieliśmy, edukacyjne, i mam nadzieję, że da się pan jeszcze zaprosić kiedyś. Proszę bardzo, ja z sympatią odnoszę się do tego typu właśnie obszarów zainteresowania, jaki tutaj pan prezentuje ze swoją instytucją, no bo sam czuję się takim chłop z chłopa, można powiedzieć, rodu z Lubelszczyzny. No, dlatego z wielką przyjemnością przyjąłem tę propozycję, którą pan przedstawił. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.